Jarku, przygotowując ten film dokumentalny, to był pierwszy moment, kiedy sięgnąłeś do tych archiwalnych nagrań z Anią? Nie, my wielokrotnie udaliśmy te materiały w różnych okolicznościach, wracaliśmy do tych wspomnień. Natomiast one były tak rozsypane na takie małe kawałeczki. W momencie, kiedy powstał projekt filmu dokumentalnego, musieliśmy to wszystko jeszcze raz przejrzeć od A do Z, posegregować. Te tak bardzo prywatne materiały oczywiście zostały u nas w naszym archiwum, a zresztą podzieliliśmy się z twórcami. Mhm. A czym się kierowałeś właśnie w doborze? Bo to ty brałeś udział, ale też twoi najbliżsi? Tak, no... Pewnych granic nie chcieliśmy przekraczać, to jest oczywiste i tych materiałów było mnóstwo i chcieliśmy pokazać te takie najfajniejsze, te pozytywne, te radosne, no i te, które też pokazują Anię od inną, nie taką z ekranów, z pierwszych stron gazet, ale taką prywatną, wesołą, radosną, czasami ciężką w takich sprawach domowych, musztrującą rodzinę, ale to wszystko z takim urokiem. Więc no myślę, że udało nam się, no, nami twórcom, pokazać taką Anię też inną i taką, której publicznie się nie znała. Mówisz o tej cięższej strony Ani, tej musztrującej rodzinę. Była takim złym policjantem, w sumie grała policjantkę. Tak, ona miała olbrzymi urok, bardzo dbała o porządek w domu, bardzo dbała o to, żeby wszystko było na miejscu a my byliśmy taką, teraz mogę powiedzieć, czwórką dzieci, które musiało musztrować, ale robiła to z wdziękiem i z urokiem i myślę, że tutaj będą takie fajne fragmenty w tym filmie, które to pokażą. Jak zobaczyłem dzisiaj Oliwię, to mówię, wow, jakbym zobaczył Anię, często się z tym spotykasz, masz takie déjà vu? No, ma taką energię Ani w sobie i to rzeczywiście widać. Myślę, że może fizycznie to najbardziej Szymon jest podobny do Ani, natomiast rzeczywiście Oliwia jest też radosną, uśmiechniętą, taką energiczną kobietą, już można powiedzieć, nie dziewczyną, więc no, na pewno odziedziczyła to po Ani. Jak się czujesz, że wyfrunęła z gniazda i przeprowadziła się do Warszawy? No oczywiście jest to trudne dla każdego rodzica, bo 20 lat mieszkaliśmy razem. Ja właściwie całe życie byłem skupiony na tym wychowaniu dzieci i zamartwianiu się, wychowywaniu. No teraz już jest dorosła, samodzielna, wyprowadza się, ale przede wszystkim dla mnie ważne, żeby była szczęśliwa i żeby robiła to, co lubi i żeby spełniała się w tym, co kocha. I wtedy ja też będę szczęśliwy, spokojny, chociaż jak każdy rodzic, zawsze będziemy się o te dzieci martwić. Bo pokazywaliście na Instagramie, że brałeś udział w przeprowadzce. Odetchnąłeś z ulgą już? Tak, no pomogłem Oliwii poskręcać meble i robiłem to wielokrotnie, jak się przeprowadzaliśmy z miejsca na miejsce. Nie był to żaden problem, to było naturalne. Zamówiliśmy wspólnie te meble i chcieliśmy się urządzić to gniazdko, no, ale już teraz radzi sobie sama. A jak zareagowałeś, jak się dowiedziałeś, że pójdzie w ślady Ani i też zajmie się aktorstwem? Nie odradzałeś, wiedząc, z czym to się wiąże? Generalnie Oliwia już do liceum poszła do klasy o profilu teatralno-filmowym gdzieś tam kiełkowało w jej głowie, zagrała w kilku etiudach w liceum, nawet wystąpiła w sztuce w Teatrze Miejskim Gdyni. Natomiast ona nie była jeszcze do końca zdecydowana, nie wiedziała, co chce robić, to do niej dojrzewało, zrobiła sobie rok przerwy. Chodziła na zajęcia przygotowujące do egzaminu, wystąpiła w Tańcu z Gwiazdami, gdzie też nauczyła się tańczyć, obyła się trochę ze sceną, z kamerą, z publicznością. I myślę, że to zadecydowało o tym, że podjęła ten krok i zdecydowała się na te egzaminy. Skoro się dostało, to już powiedziała, to już musi powiedzieć B i musi ciężko pracować i starać się skończyć tę szkołę.